Tak, rodzina, tak, rozpadająca się. Ta jedna debilka lata po lesie, tego Zelenskiego ciągnie, niech ciągnie, ale wiecie państwo, do lasu to trzeba pół dnia stracić, żeby tam jechać, a ona przecież ma wszystkie kościoły do obskoczenia. Ten debil mi tu postawił, o, tu ma widać być napis, El Mercedes, Cinderella, żydowska, nie widać, bo tu stary śmieć postawił, ja teraz nie mogę, tym to rzuciła mu w ten ryj świński, katolicki, przecież to jest coś okropnego, takiego debila tutaj wiecie, ci będzie robił, jak ja mówię, nie proszę. Nie rób tego, a on robi wszystko na opak, bo on nie wie o co chodzi. Jak się jest u kogoś w domu, czyli nie w swoim, no to wiadomo. Biedniejsze, bo masz nie po kolei w głowie. Czemuś biedny, boś głupi. Nawet się tak mówi przysłowie. Biblię trzeba czytać, to więc mówię do tej dziadówy, czy to wyzywania do lasu zapraszam. Mówię, Biblię czytaj, weź ze sobą Biblię. Czemu Biblii nie masz swojego egzemplarzu? Kup sobie debilko Biblię. Ale ona przecież ma tytuły i może zapożyczone od tej Krystyny Pawłowicz Grubej, doktor habilitowany i nie wiadomo jeszcze jakie rany. I przecież ona Biblii nie będzie czytać, bo dla niej Biblia jako Słowo Boże jest za głupia.